Adrian Krupa, dzień dobry. Korzystając z pięknej jesiennej pogody, dzisiejszy serwis informacyjny pokażemy Państwu z Parku Bronieckiego w Sieradzu. W dzisiejszym serwisie problem bezdomności w Sieradzu, wspólne posiedzenie Komisji Budżetowej, piwnice w sieradzkim rynku. Obok nas żyją ludzie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej lub rodzinnej. Pomocy takim osobom udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu realizuje wiele zadań skierowanych do potrzebujących mieszkańców miasta. Spośród nich przede wszystkim należy wymienić pracę z klientami ośrodka w celu poprawy ich trudnej sytuacji. Zaznaczyć należy, że udzielana jest nie tylko pomoc finansowa. Podejmowanych jest również szereg działań mających na celu poprawę trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej poprzez świadczenie pracy socjalnej oraz realizację warsztatów i szkoleń umożliwiających osobom korzystającym zdobycie nowych kwalifikacji. Podejmowane są interwencje w rodzinach, w których dochodzi do przemocy oraz występuje podejrzenie niewłaściwego bądź nienależytego sprawowania opieki nad dziećmi i innymi członkami rodziny. Prowadzone jest poradnictwo psychologiczne i prawne. Osoby kwalifikujące się mogą korzystać z posiłków przygotowywanych przez jadłodajnię. Osoby niepełnosprawne i starsze korzystają z zajęć w ośrodku adaptacyjnym, warsztacie terapii zajęciowej oraz w domu dziennego pobytu. Dzieci uczęszczające do szkół podstawowych i gimnazjów mogą uczestniczyć w zajęciach świetlic środowiskowych. Ponadto dzieci z rodzin, które spełniają kryterium dochodowe, korzystają z posiłków finansowanych przez MOPS. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest także realizatorem świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego. W okresie jesienno-zimowym duży nacisk nakładany jest na zabezpieczenie osób potrzebujących schronienia. W tym okresie corocznie organizowane są spotkania z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu, Straży Miejskiej, Szpitala i Urzędu Miasta, aby porozumieć się w sprawie zorganizowania pomocy osobom bezdomnym. W ubiegłym roku pomocy udzielono 21 takim osobom. Szerszą informację na temat pomocy, jaką sieradzki MOPS świadczy osobom bezdomnym, pokażemy Państwu w dzisiejszym przeglądzie wydarzeń. W czwartek, 24 października, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetowych, Rady Miejskiej, Rady Powiatu Sieradzkiego i Rady Gminy Sieradz. Tematem wspólnego posiedzenia będą m.in. sprawy związane z rozwojem gospodarczym miasta, powiatu oraz gminy. Na temat zasadności i celu takiej inicjatywy rozmawialiśmy z przewodniczącym Rady Powiatu Sieradzkiego, Henrykiem Waludą, oraz przewodniczącym Rady Miejskiej Tomaszem Olejnikiem. Jest taka potrzeba, ponieważ interesy tych trzech samorządów nawzajem się przenikają. Mamy sporo wspólnych spraw, które wymagają załatwienia na szerszym forum niż bezpośrednie kontakty na przykład między starostą a prezydentem, czy prezydentem a wójtem. Wydaje się, że możemy w takim gremium wypracować jakąś szerszą płaszczyznę współpracy. Szkoda, że wcześniej takich spotkań nie było, bo wydaje się, że można by było już wiele problemów rozwiązać znacznie wcześniej. Jest wiele spraw wspólnych, które wypadałyby, żebyśmy załatwiali wspólnie, ponieważ jak to każdy sobie rzepkę skrobie, nie jest dobrze, a chyba wszystkim nam zależy na rozwoju naszego regionu. Dlaczego teraz? Dlatego, że widzimy, że współpraca pomiędzy prezydentem, wójtem a starostą nie układa się dobrze. Z naszym zdaniem wiele można by było w tej współpracy poprawić i to nie tylko myśląc tutaj o inwestycjach, ale także o wspólnych przedsięwzięciach, jak na przykład imprezy kulturalne, sportowe i inne promujące region. Na relacje ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowych zapraszamy Państwa do poniedziałkowego serwisu informacyjnego o godzinie 18. Piwnice Sieradzkiego Muzeum zostały pięknie odrestaurowane. Renowacja piwnic muzealnych trwała od 2011 roku. Jak podkreśla Jerzy Kowalski, dyrektor Sieradzkiego Muzeum Okręgowego, docelowo wszystkie pomieszczenia przeznaczone będą do celów wystawienniczych. Odkryliśmy wszystkie ściany, zbiliśmy wszędzie tynki, ale okazało się, że nie wszędzie te tynki były w takim stanie, żeby je odkryć w całości, dlatego że musielibyśmy tą warstwę wewnętrzną, jak gdyby pierwszą, skuwać tych cegieł, żeby wmurować nowe cegły, więc to podrożyłoby strasznie
koszty całego przedsięwzięcia, stąd pani konserwator wyraziła zgodę, że tam, że stan taki zachowany cegieł, prawda, nie do ekspozycji takiej, lepiej zabezpieczyć w ten sposób, żeby go je zatynkować. Proszę zwrócić uwagę, że wszystkie czyszczenie cegieł było czyszczeniem ręcznym, bez takiego mechanicznego czy mechaniczno-elektrycznego oprzyrządowania. Fugi były czyszczone i właściwie wszędzie są nowe fugi, czy uzupełnione fugi. Także ta robota właśnie trwała najdłużej. Tak. Poza tym, że no, było wzmacnianie fundamentów metodą palowania, że było wzmacnianie murów od wewnątrz, żeby się czasem, ponieważ na glinie to jest wszystko, żeby się czasem do środka nie, po zewnętrznym umocnieniu palami, żeby się do środka nie zsuwały, więc trzeba było specjalnie podłoże tutaj wewnątrz, pod, przed posadzką, takie betonowo zbrojone, 20 parę centymetrów podłoże zrobić, które wpuszczone zostało w ściany, żeby zabezpieczyć jakiekolwiek przesuwanie się ścian do środka. Kiedy będzie można obejrzeć pierwszą wystawę? Musimy szybko uporządkować te sale dotychczasowych wystaw stałych, przywrócić je i zacząć tutaj wystawę, także na pewno w listopadzie. Nie wiemy, jak nam się uda z tym, że ponieważ to jest taka ładna powierzchnia wystawiennicza, chcemy wystąpić o środki na urządzenie wystawy takiej nowoczesnej, z wykorzystaniem multimediów, inscenizacji różnych, więc to kosztuje no około 100 tysięcy, tak jak podliczyliśmy scenariusz wystawy. Będziemy występować do ministra i do marszałka, zobaczymy jeszcze gdzie, o środki na urządzenie, a póki co te zabytki, które będą eksponowane na tej wystawie, właśnie wstawimy w te gabloty. Czyli pierwsza wystawa będzie jak gdyby taką wystawą tymczasową na razie do uzyskania środków, żeby zrobić już taką bogatą wystawę z wykorzystaniem tych nowych technik, a później ewentualnie te gabloty będziemy wykorzystywać na inne wystawy. Także tutaj w tych pomieszczeniach, w tej części zachodniej budynku będzie życie w dawnym Sieradzu, a więc wystawa archeologiczna dotycząca samego Sieradza i okolic Sieradza. W nowo wyremontowanych pomieszczeniach Sieradzkiego Muzeum rozmawialiśmy z wicestarostą powiatu sieradzkiego Zbigniewem Krasińskim. Była to trudna inwestycja, aczkolwiek obiekt też jest specyficzny. Ciągnęła się przez 2 lata praktycznie i w trakcie budowy, pomimo dokumentacji, pomimo wielu przygotowawczych prac, okazywało się, że trzeba coś dołożyć, trzeba coś zmienić, trzeba inwestycje rozszerzyć, stąd też no, ten termin został wydłużony, ale myślę, że warto było, bo efekt, który osiągnęliśmy, jest naprawdę wspaniały. Kosztowało to dużo, kosztowało to ponad 1 600 000, aczkolwiek ważny jest też fakt, że całość tej inwestycji wkomponowana jest w cały projekt rewitalizacji Sieradza, rewitalizacji Starego Rynku. W tym projekcie funkcjonuje miasto w zakresie rynku, w tym projekcie funkcjonuje również powiat sieradzki. Właśnie muzeum, właśnie podpiwniczenie w tej części, a także kilka ulic w otoczeniu rynku. Cała inwestycja duża, powoli ją kończymy. Te piwnice w budynku muzealnym to jest pierwszy etap tej inwestycji, którą w ogóle w muzeum realizujemy. Jest jeszcze drugi etap na zewnątrz, no, zakończenie tamtej części, przebudowanie domku na powierzchnie wystawiennicze. To jest końcówka tego roku, przełom tego roku, początek następnego. Piwnice muzealne odzyskały swój blask. A jak podoba się efekt końcowy? Jeżeli chodzi o same pomieszczenia, oczywiście muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony. Mieliśmy dobre współdziałanie z wykonawcami, właściwie wykonawca i zarówno uwagi pani konserwator, jak i nasze przekładał natychmiast na konkretne działania. Także jesteśmy bardzo zadowoleni. Oczywiście my, ponieważ mamy duże zbiory, to przydałoby się nam więcej takich powierzchni wystawienniczych, żeby zbiory zaprezentować, no choćby bogate zbiory malarstwa, choć inne, no w każdym razie podoba mi się, ale to już jest rozluźnienie naszych magazynów na to, co będziemy tutaj prezentować, prawda? Czyli sieradzanie zobaczą eksponaty, które jeszcze czasami są, spoczywają w naszych magazynach.
Ja trochę może patrzę na to przez pryzmat osoby bezpośrednio zainteresowanej, która zaangażowana w to była na co dzień. Natomiast myślę, że ocenią to mieszkańcy. Myślę, że właśnie nadchodzą dni, kiedy tutaj te pomieszczenia wypełnią się eksponatami, pojawią się wystawy. Pierwsza, wiem, że na koniec listopada przez pana dyrektora jest planowana i wówczas będziemy zapraszali mieszkańców Sieradza, mieszkańców wszystkich gmin sieradzkich, całego powiatu i okolic. Myślę, że licznie szkoły tutaj zaczną przychodzić i oglądać to, co tu jest. I dopiero ta ich ocena będzie taką oceną najbardziej obiektywną. Jak mogliśmy usłyszeć, już niebawem będzie można obejrzeć pierwszą wystawę w tym niewątpliwie urokliwym miejscu. W dalszej części serwisu. Remont skrzyżowania ulic 1 Maja z krakowskim Przedmieściem. Problem niżu demograficznego. Zbiórka krwi w Komendzie Powiatowej Policji. Trwa remont skrzyżowania ulic 1 Maja z krakowskim Przedmieściem. To kolejny etap, po którym na skrzyżowaniu ulic 1 Maja z krakowskim Przedmieściem ma być o wiele bezpieczniej. Na temat modernizacji tego miejsca rozmawialiśmy z kierownikiem rejonu dróg wojewódzkich w Sieradzu, panem Zdzisławem Soszkowskim. Skrzyżowanie ulicy 1 Maja z krakowskim Przedmieściem jest to końcówka modernizacji ulicy 1 Maja. Będzie to skrzyżowanie skanalizowane z rozdzieleniem lewoskrętów, z chodnikami, z przejściami dla pieszych. Zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z nowym wykonawcą, zakończenie całości zadania ma być na koniec listopada tego roku. W zależności od natężenia ruchu, w kolejności mamy skrzyżowania proste, skrzyżowania skanalizowane. Jeśli natężenie ruchu jest większe, to wtedy robi się sygnalizację świetlną, a jeśli jeszcze wzrasta natężenie ruchu, wtedy robi się rondo. Pomiary natężenia ruchu, tak istniejące, jak i przewidywane, nie preferowały w tym miejscu zrobienia sygnalizacji świetlnej. Będzie to więc skrzyżowanie proste, skanalizowane. Dzięki uprzejmości pana Zdzisława Soszkowskiego mogliśmy obejrzeć dokumentację techniczną ze skrzyżowania ulic 1 Maja i krakowskiego Przedmieścia. Na bieżąco będziemy informować państwa o postępach prowadzonych prac. Przez szkoły, od przedszkoli aż do uczelni wyższych przetacza się fala niżu demograficznego. W tej chwili najbardziej odczuwana jest w szkołach ponadgimnazjalnych. Problem ten doprowadza do likwidacji szkół i zwolnień nauczycieli. Sprawdziliśmy, jaką skalę przybrał w Sieradzu. Informacje na ten temat pokażemy w dzisiejszym przeglądzie wydarzeń. Już kolejny raz Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu zorganizowała akcję krwiodawstwa. Przed Komendą Powiatową Policji w Sieradzu na kilka godzin stanął mobilny punkt poboru krwi. Organizatorami akcji byli sieradzcy policjanci i to oni głównie w niej uczestniczyli. Jednak do udziału w zbiórce krwi mogła zgłosić się każda zdrowa osoba, która ukończyła 18 lat. Wiemy, jak ważne, a my jako policjanci tym bardziej zdajemy sobie sprawę, jak ważna jest krew i ten dar życia. I dlatego taka właśnie akcja jest organizowana przez nas. Oczywiście zapraszamy nie tylko policjantów, pracowników policji, ale również wszystkie osoby zainteresowane. Uważam, że taka sytuacja powinna być i każdy powinien w jakiś sposób pomagać innym osobom, a tu akurat jest moment, kiedy można wykorzystać siebie do pomocy dla innych. Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu zorganizowała akcję krwiodawstwa po raz drugi, ale jak zapowiada komendant, nie po raz ostatni. Jestem przekonany, że taka akcja cieszy się coraz większym zainteresowaniem, więc myślę, że do końca roku jeszcze raz próbujemy taką akcję przeprowadzić. Podczas akcji krwiodawstwa zebrano 7 litrów krwi. Zapraszam państwa do przeglądu wydarzeń. W turnieju piłki siatkowej upamiętniających wybitnych sieradzkich trenerów Erasma Kicińskiego i Wiktora Dubałę w sumie wziął udział 12 drużyn z całego kraju. Organizatorem imprezy był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu. Tymi turniejami chcemy uczcić pamięć tych dwóch ludzi zasłużonych dla sportu, jak również dla wychowania młodzieży. Byli to nauczyciele sieradzcy. Śmiem twierdzić, że chyba jedni z lepszych, którzy mieli najlepsze przełożenie na młode pokolenie. Kiciński to praktycznie, mówiąc tak obrazowo, człowiek renesansu, że jakiej dyscypliny sportu by się nie dotknął, tam mu wychodziło. Chociaż największe sukcesy i w końcówce swojej pracy poświęcił się siatkówce. Podobnie Wiktor Dubała, który też pracował w tak zwanym mechaniku i on to wprowadził sieradzką siatkówkę do trzeciej ligi, później prowadził
tą siatkówkę w Zduńskiej Woli. Myślę, że to dzisiejsze spotkanie wychowanków po części tych dwóch panów przyczyni się do tego, że pamięć o nich tak szybko w Sieradzu nie zagasi. Turnieje Jarosława Kiesińskiego mamy 8 drużyn. Są to drużyny z Poznania, Zduńskiej Woli, Warty i Sieradza. Natomiast jeśli chodzi o Wiktora Dubały, są 4 drużyny, ale ciekawe jest rozmieszczenie tych drużyn pod względem geograficznym województwa, jak i poziomu gry. Jest to Tomasz Marzwiecki, Piotków, Bełchatów i Sieradz. Teraz czas piłki siatkowej mierzy się od października do października. Ta tradycja w następnym roku zostanie złamana, ale mimo wszystko jest to od turnieju Eryka Kicińskiego i Witka Dubały do turnieju Eryka Kicińskiego i Witka Dubały. Nie będę mówił Wam o zasługach obu naszych beneficjentów, ponieważ byłoby to co roku to samo. Jest taka fajna sentencja, która przystaje do dzisiejszego święta, że nie ma ruchu drogowego bez wypadków, nie ma sezonu letniego bez utonięć, nie ma sportu bez kontuzji i nie ma życia, którego nie zakończyłaby śmierć. Fatalnie dla nas jest wtedy, kiedy ta śmierć zabiera dwóch tak fantastycznych ludzi i wydaje mi się, że przedwcześnie, chociaż również są ludzie, którzy twierdzą, że nigdy na tę porę nie jest dobry czas. Zarówno Witek, jak i Eryk, ludzie o ogromnej charyzmie. Dziś w sporcie mówi się, że nie mamy sukcesów, bo trenerzy są niecharyzmatyczni. Trzeba by było popatrzeć, kto pamięta, na działalność obu naszych bohaterów dzisiejszego dnia i wiedzieliby, że charyzma i uczciwość, rzetelność, dobra praca potrafi zrobić bardzo, bardzo wiele. Nawet w takich małych miejscowościach jak Sieradz. Jak co roku honorowymi gośćmi turnieju były rodziny trenerów Erasma Kicińskiego i Wiktora Dubały. My jako rodzina zawsze miło wspominamy i dziękujemy organizatorom za to, że podtrzymują jeszcze pamięć o moim tacie. Także jesteśmy bardzo wzruszeni zawsze, za każdym razem, kiedy mamy przyjemność przebywać tutaj i dopingować drużynę. Zapytaliśmy pana Tomasza, jak wspomina tatę. Tata zmarł, jak miałem 14 lat, także nieco to już czasu upłynęło, prawda? Jak 21 memoriał, to już od 90 roku trochę czasu upłynęło. Same plusy, tyle co mogę powiedzieć. Sportowiec zapalony non-stop. W domu, poza domem, całe życie to sport. Mieliśmy okazję porozmawiać również z synem trenera Wiktora Dubały, jednocześnie z uczestnikiem turnieju i obrońcą tytułu sprzed roku. Emocje są tak samo wysokie jak na każdym jednym turnieju. Ten turniej dla nas jest jubileuszowy, jest to 10. memoriał, więc troszeczkę te emocje są większe ze względu na to, że jest to jubileusz, jak i obronę mamy pucharu. W zeszłym roku wygraliśmy ten memoriał, więc w tym roku byśmy chcieli kontynuować to zwycięstwo, więc te emocje na pewno są większe niż w każdym jednym innym turnieju. Od tego sezonu jest już to dla mnie hobbystycznym zajęciem, aczkolwiek wcześniejsze lata byłem zawodowym siatkarzem, grałem w klubach zawodowo. Teraz górę wzięła rodzina, obowiązki, więc odpuściłem. Rozumiem. W jakich klubach pan grał, jeśli mogę zapytać? Zacząłem swoją przygodę z siatkówką w Żeglinie Sieradz pod ręką trenera Wandachowicza. Później przeszedłem do Zduńskiej Woli, pod mostem Zduńska Wola grałem 3 lata i w wieku 18 lat przyszedłem do Skry Bełchatów. To tata, mam rozumieć, zaszczepił panu tą chęć gry w siatkówkę? Tak. Cały turniej przebiegał bez większych komplikacji i w atmosferze zdrowej siatkarskiej rywalizacji. Wielki finał memoriału imienia Erasma Kicińskiego rozegrany został w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 9. Na boisku spotkała się drużyna z Poznania, Sili z Wesoła Paka oraz zespół Państwowej Straży Pożarnej z Sieradza. Rywalizacja pomiędzy tymi drużynami była o tyle emocjonująca, ponieważ dokładnie te same zespoły walczyły o tytuł w ubiegłym roku. Od początku do końca spotkanie było na bardzo wysokim poziomie. Dopiero w tiebreaku wyłoniono nowego mistrza. Zwyciężyła drużyna Sili z Wesoła Paka, rewanżując się tym samym za porażkę w wielkim finale rok temu. W meczu o trzecie miejsce zespół Amator Sieradz pokonał drużynę Bumy z Sieradza. Po meczu rozmawialiśmy z kapitanem zwycięskiej drużyny. Przyjeżdżamy to już chyba 9. rok, ja tutaj gram od urodzenia. Koledzy przyjeżdżają z Warszawy, z Olsztyna, z Poznania, głównie po to, żeby się spotkać i fajnie pograć.
Stworzyliście świetne widowisko, w tie-breaku zacięta walka. Co było kluczem do sukcesu, zwycięstwa dzisiejszego meczu i całego turnieju? Wydaje mi się, że nie poddawanie się w tych ciężkich chwilach, tylko uspokojenie i zabawa po prostu, żeby była fajna gra. No nie udało się obronić tytułu. Kilka słów. Niestety, ale myślę, że żeśmy ładne widowisko stworzyli. Niewiele zabrakło, gra była bardzo wyrównana. W końcówce, w tie-breaku troszeczkę odskoczyli, już nie udało nam się dogonić. No nie można się z tym nie zgodzić, bo widowisko stworzyliście świetne. Czego tak naprawdę zabrakło? No myślę, drużyny obydwie były bardzo wyrównane i komu wiatr wieje w plecy, ten wygrywa. Będziecie walczyć w przyszłym roku o zwycięstwo? Oczywiście, na pewno będziemy również za rok występowali w tym memoriale i mam nadzieję, że z lepszym wynikiem. 10. memoriał imienia Wiktora Dubały zakończył się zwycięstwem zespołu Wolej 5 z Piotrkowa Trybunalskiego. Odpowiednio drugie i trzecie miejsce na podium zajęły drużyny Mos Sieradz i Lechia Tomaszów Mazowiecki. Problem niżu demograficznego odczuwany jest w całej Polsce. Bardzo wyraźnie dotyka pracowników oświatowych. Coraz mniej uczniów w szkołach niesie za sobą coraz większe ryzyko utraty pracy przez nauczycieli. Szacuje się, że z tego powodu w całym kraju pracę straci nawet 7 tysięcy osób. Sprawdziliśmy, jak ten problem wygląda w Sieradzu. Ja zrobiłam taką analizę choćby z 10 ostatnich lat, to co roku mamy spadek. Spadek uczniów, co za tym idzie? Spadek oddziałów i co za tym idzie? Mniejsze zapotrzebowanie, tak to określę, na pracę nauczycieli. W konsekwencji oczywiście dzieje się to tak, że albo nauczyciele nie mają godzin ponadwymiarowych, albo po prostu nie ma dla niektórych pracy. W 2002 roku w sieradzkich gimnazjach było 2200 uczniów. Obecnie jest ich niewiele, ponad 1000. To przełożyło się na zmniejszenie oddziałów w szkołach z 88 w roku 2002 do 42 dziś. Doświadczam tego co roku. Co roku mamy mniej nauczycieli. Można powiedzieć, że 10 lat temu dzieci w szkole podstawowej nr 4 w Sieradzu było ponad 800. W tym roku jest niecałe 500. I to te liczby mówią same za siebie. Ponad 300 dzieci mniej, to ileś klas również mniej i niestety musiałem pożegnać się z wieloma sympatycznymi, dobrymi, dobrze przygotowanymi nauczycielami. Póki co, żeby nie zapeszać, jeżeli chodzi o moją szkołę, to może nie jest to na dzień dzisiejszy aż tak wielki problem, ale no, patrząc na miasto, na okolice, owszem, dostrzegam ten problem, no niestety. Powiem tak, no to są fakty i z faktami nie ma co dyskutować. Jest niż, w związku z tym no, jest potrzebnych mniej nauczycieli, owszem. Ten niż w naszej szkole jest bardzo mocno widoczny. Taką szkołę jak dziś mamy, mógłbym powiedzieć, że jedna już uległa likwidacji. Dwa razy tyle dzieci mieliśmy kilkanaście lat temu. No, nie ma na to wpływu. Jest to trudny czas, na pewno bardzo trudny dla nauczycieli, bo za uczniami, za klasami idą godziny, idzie praca. Niż demograficzny w tej chwili najbardziej odczuwalny jest w szkołach ponadgimnazjalnych. W tej chwili mamy taką sytuację, że ten spadek jest mniej widoczny właśnie już w szkołach podstawowych. On się przesuwa, jest w najwyższych klasach gimnazjalnych i praktycznie już wychodzi poza nasze placówki i jakby się usadowił w szkołach ponadgimnazjalnych. Dyrektorzy szkół szukają sposobów na to, by uniknąć zwolnień w placówkach. Jednym z nich jest praca w mniejszym wymiarze godzin. To jednak oznacza niższe zarobki. Placówka organizuje swoją pracę w zależności od tego, ile ma tych dzieci, więc to jakby jest rzecz taka no, łatwiejsza do zrobienia. Oczywiście dyrektorzy mają i będą mieli wciąż dylemat, jak rozłożyć te godziny między nauczycieli, aby uchronić też ich od utraty pracy. Jeżeli liczebność klas nie będzie, znaczy ilość klas nie będzie malała, tylko ewentualnie zmniejszy się liczebność dzieci w klasach, no to tutaj to nie wpłynie negatywnie na zmniejszenie liczby nauczycieli. Raczej powinniśmy iść w tym kierunku, aby szkoły może były bardziej kameralne. Pomysł na mniejszą ilość uczniów w klasach dodatkowo miałby poprawić warunki nauki. Główną instytucją zajmującą się udzielaniem pomocy osobom bezdomnym w Sieradzu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W mieście nie ma schroniska dla osób bezdomnych. Tutejszy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zawarł umowę ze schroniskiem dla bezdomnych mężczyzn w Henrykowie i tam kieruje tych z terenu Sieradza. W przypadku bezdomności kobiet pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu pośredniczą w uzyskaniu schronienia w placówkach prowadzących taką działalność w innych miejscowościach,
na przykład w Bełchatowskim Centrum Pomocy Bliźniemu Monar Markot. W 2012 roku udzielono pomocy 21 osobom bezdomnym, w tym roku już 16 i głównie byli to mężczyźni. Oprócz miejsca w schronisku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje bezdomnym również inne formy pomocy. Przede wszystkim robimy rozeznanie, jakiej pomocy taka osoba oczekuje. Nie każda osoba bezdomna wymaga wsparcia w postaci schronienia, bo zdarza się, że mieszka u znajomych, u rodziny. Ale osoby, które u nas deklarują bezdomność, najczęściej również oczekują wsparcia w postaci schronienia. W okresie zimowym zapewniamy takim osobom schronienie, ale wcześniej robimy rozeznanie, czy taka osoba wymaga wsparcia w postaci środków finansowych, w postaci odzieży, w postaci żywności. I często zdarza się, że to zaspokaja ich oczekiwania, ale jeśli nadal jest potrzeba w postaci schronienia, również jesteśmy w stanie zapewnić takie schronienie, chociażby poprzez zapewnienie dachu nad głową w schroniskach dla bezdomnych osób. Osoby bezdomne spoza miasta również mogą liczyć na pomoc Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu. W przypadku, gdy taka osoba do nas się zgłosi, to również naszym obowiązkiem jest zapewnić jej takie schronienie, ale wtedy kontaktujemy się z gminą właściwą ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby i ustalamy zasady odpłatności. To gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania jest zobowiązana pokryć. Natomiast my nie pozostawimy również takiej osoby nie będącej naszym mieszkańcem bez wsparcia. My przede wszystkim udzielimy wsparcia, a później będziemy kontaktowali się, żeby ustalić kwestię odpłatności. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie jest jedyną instytucją, która udziela pomocy bezdomnym. To nie jest tak, że tylko Miejski Ośrodek Pomocy pomaga osobom, to nie jest tak, że tylko policja i to nie jest tak, że tylko straż. Każdy z tych podmiotów na swój sposób, a często we współpracy. My co roku organizujemy, na początku zimy, pod koniec jesieni organizujemy spotkanie właśnie z udziałem przedstawicieli policji, straży miejskiej, służby zdrowia. W ubiegłym roku przyłączyło się również Służba Ochrony Kolei, Urząd Miasta w tych spotkaniach uczestniczy. I ustalamy zasady pracy na rzecz osób bezdomnych. Należy pamiętać, że osoby bezdomne zgłaszające się po pomoc do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nie mogą być pod wpływem alkoholu. Ponieważ wszystkie schroniska w swoim regulaminie mają zapisane, że przebywać może osoba, która jest trzeźwa. Osoba będąca pod wpływem alkoholu stwarza utrudnienie właśnie tym służbom, o którym wspomniałem, ponieważ przede wszystkim musi zostać przebadana przez lekarza. Jeżeli lekarz stwierdzi, że jej stan zdrowia zagraża jej życiu bądź zdrowiu, ma możliwość umieszczenia jej w placówce zdrowia. Natomiast jeśli stwierdzi, że jest zdrowa, to może, ale nie zawsze może, policja może umieścić taką osobę w policyjnej izbie zatrzymań do czasu wytrzeźwienia i wtedy istnieje możliwość skierowania jej do schroniska. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu wspólnie z pracownikami Komendy Powiatowej Policji, Straży Miejskiej oraz Straży Ochrony Kolei przeprowadzać będą na terenie miasta kontrolę miejsc, w których mogą przebywać osoby bezdomne. Wzmożone patrole będą zwłaszcza w przypadku zapowiedzi mrozów w celu zachęcenia osób bezdomnych do spędzenia zimy w schronisku, a tym samym do uchronienia ich przed zamarznięciem. Myślę, że to jest dobry moment, żeby taki apel do mieszkańców skierować, żeby nie pozostawały obojętne w sytuacji, gdy spotkają się z osobą, która śpi na ławce, która śpi w klatce schodowej, która dziwnie wygląda, dziwnie się zachowuje. Proszę zgłaszać się do policji, do Straży Miejskiej, do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a my już będziemy wiedzieli, jak postępować, żeby tej osobie udzielić pomocy. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu mieści się przy ulicy Polnej 5 i to tam mogą zgłaszać się osoby bezdomne potrzebujące pomocy. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na przegląd wydarzeń mijającego tygodnia już w piątek o godzinie 18. Jeżeli w Państwa otoczeniu dzieje się coś, co warto pokazać i o czym warto powiedzieć, prosimy o informowanie nas o tym drogą mailową na adres kontakt@sieradzkatv.com lub pod numerem telefonu 43 650 6500. Zapraszamy również na naszą stronę internetową www.sieradzkatvmedia.com. Możecie nas również zobaczyć na Facebooku. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania pasma wspólnego Telewizji Wektra. W
Witam serdecznie, jestem przedstawicielem Zespołu Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu i chciałabym kilka słów skierować do Państwa po to, żeby zachęcić do udziału w naszych wydarzeniach. W najbliższych dniach, to jest 29 i 30 października bieżącego roku, organizujemy drugie już dni amatorskiego ruchu artystycznego. Na czym one polegają? Otóż pierwszy dzień, sieradzkie zaduszki poetyckie, mała kameralna impreza, na której będziemy promować twórczość zmarłych sieradzkich poetów, nie tylko sieradzkich, ale zmarłych, bo to są zaduszki poetyckie. Natomiast drugi dzień bardzo ważny dla nas, bo nasi wychowankowie kół plastycznych, muzycznych, tanecznych, teatralnych będą mierzyli swoje siły w konkursie o stypendium artystyczne, które fundowane jest przede wszystkim przez Fundację Wyciągamy Dzieci z Bramy, ale również Radę Rodziców Zespołu Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu. 12 września w naszej bibliotece organizowane są spotkania z pasjami. Poprzez internet łączymy się z osobami, które nam opowiadają o swoich zainteresowaniach. I w najbliższy czwartek, 24 października o godzinie 11 będziemy mogli wysłuchać tego, co ma nam do powiedzenia żeglarz Roman Zamyślewski. 30 października o godzinie 18 odbędą się sztambuchowe zaduszki. Będzie to taki wieczór, podczas którego będziemy wspominać te osoby, które zrobiły coś ważnego dla ziemi sieradzkiej i które pamiętamy. Pomysłodawcą tego wieczoru jest nasz regionalista Jan Pietrzak, który będzie prowadził to spotkanie. Spotkanie będzie też okazją do tego, żeby posłuchać muzyki, powspominać przy muzyce te osoby, a muzyczną stroną tego spotkania zajmą się Janusz Grochmalski oraz Jakub Sroka. 7 listopada też o godzinie 18 zapraszamy wszystkich Państwa na spotkanie podróżnicze. Sieradzanie bardzo lubią te spotkania, bo można dowiedzieć się, jak wygląda życie w innym kraju, popatrzeć na piękne fotografie, pomarzyć o podróżach. I teraz 7 listopada o swoich spostrzeżeniach z Indii opowie nam Anna Kufel-Dzierzgowska, znana Państwu sieradzanka, która już niejednokrotnie opowiadała o swoich podróżach. Powoli sezon piłkarski na Zielonej Murawie dobiega końca. Ostatni mecz Warty Sieradz będzie rozgrywany 9 listopada. Mosir Sieradz natomiast wychodzi z propozycją na okres jesienno-zimowy, rozgrywek halowej piłce nożnej. Pierwszy turniej z cyklu Grand Prix Sieradza 24 listopada. Już zbieramy zapisy chętnych do tych rozgrywek. To są zawody otwarte? To są zawody otwarte, zgłaszają. Przykładem lat poprzednich zgłaszają się drużyny nie tylko z Sieradza, ale powiatu sieradzkiego i zduńsko-polskiego. Spółdzielczy Dom Kultury zaprasza na zajęcia z języka angielskiego, prowadzone dla wszystkich grup wiekowych, na wszystkich stopniach zaawansowania oraz na zajęcia logopedyczne dla dzieci młodszych i dla dzieci starszych. 25 rozpoczyna się Festiwal Muzyka w dawnym Sieradzu i będzie to 25 w Teatrze Miejskim koncert pod tytułem M jak Mozart, koncert multimedialny w połączeniu z filmami, z koncertem, bardzo ciekawy taki nowoczesny, można powiedzieć, event. 26 będzie koncert też multimedialny w klasztorze z kolei, w którym weźmie udział wirtuoz fletów prostych Romuald Szałek i będzie również aktor Teatru Polskiego we Wrocławiu Michał Chorosiński, który będzie recytował poezję wybitnych polskich poetów. 27 natomiast laureat tegorocznej nagrody Fryderyka w dziedzinie muzyka jazzowa Atom String Quartet wystąpi w sieradzkim teatrze. Nowo otwarty sklep Merkury, mieszczący się z tyłu Galerii Sieradzkiej na ulicy Wnuka 10, zaprasza na zakupy. W swojej ofercie posiadamy elektronarzędzia, narzędzia, artykuły metalowe, meblowe, buty i ubrania robocze, artykuły ścierne, spawarki, zagęszczarki, systemy drzwi przesuwanych, maszyny i narzędzia glazurnicze. Promocyjne ceny. Profesjonalna szlifierka kątowa 125 mm Celma 219 zł. Buty robocze Beta 85 zł. Drabina domowa 4 stopnie 67 zł. Nagrzewnica olejowa 950 zł. Numer telefonu 43 650 65 65. Nasz adres e-mail firma.merkury2@wp.pl. Serdecznie zapraszamy. Merkury, ulica Wnuka 10, za Galerią Sieradzką. Galeria Dekada. Cenimy twój czas.
Galeria Dekada. Cenimy Twój czas. Galeria Dekada zaprasza na Sieradzki Jarmark Staropolski 26-27 października. W ofercie najlepsze jadło, wyborne kiełbasy, sery, chleby swojskie, ciasta domowe, a także napoje regionalne. Jednym słowem, w Dekadzie smacznie i zdrowo. Zapraszamy! Jarmark w Dekadzie 26-27 października. Galeria Dekada. Cenimy Twój czas. Galeria Dekada. KM Okno, firma z wieloletnią tradycją, najlepsza jakość, ciepło i elegancja. W naszej ofercie drzwi i okna energooszczędne, markizy, moskitiery, żaluzje, rolety i bramy garażowe. Przyjdź do nas. Sieradz, Aleja Pokoju 7A przez 1. Telefon 43 822 1759 lub 533 980 490. Adres strony internetowej www.km-okno.pl. Zapraszamy. Ekowiatr, spółka jawna, zarządzanie i administrowanie nieruchomościami. Przyjdź lub zadzwoń i zapoznaj się z naszą ofertą. Sieradz, ulica Jana Pawła II, 52/23, na pierwszym piętrze. Zduńska Wola, ulica Piwna 2. Łask, ulica Marii Skłodowskiej-Curie, 4/3. Z nami możesz więcej. Od poniedziałku do piątku Ekowiatr zaprasza.